Jacek Gdzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest pan Roman Kostrzewski. Kat, Roman Kostrzewski, Alcatraz, dzień dobry. Nie, ja. wspomniałeś o Alcatraz, stara historia. No, nie dokończona w zasadzie, ale nigdy dokończona nie będzie. O Alcatraz też porozmawiamy. Wielki dzień dla miłośników muzyki rockowej. Dzisiaj nowa płyta kata i Romana Kostrzewskiego, popiór, i również ruszacie w trasę koncertową. Tak niespodziewanie uderzyliście. Zaczynamy od Warszawy, czyli z grubej, że tak powiem, rurki. Osiem lat po biało-czarnej, i nagle dostajemy nową płytę kata bez jakichś specjalnych zapowiedzi, a. No w, w szumie informa informacyjnym tyle jest ciekawych wiadomości, że nasza mogłem gdzieś umknąć. Ale e, metale to taki no, dziwny, e, specyficzny, a zarazem e, bardzo kochany przeze mnie e, klimat. E, choćby e, dlatego, że nie trzeba telewizji, a oni wszystko po prostu wiedzą. Inne kanały informacyjne. No, oczywiście. A czym jest? Popiór to taka, y, wpadła mi do w pewna postać. Otóż, jako młodzi ludzie, y, uskrzydlenie różnego rodzaju wyobrażeniem o świecie fruwamy. Po czym y, po latach całych istąpania y, 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 po ziemi, coraz bardziej nam te pióra odpadają. S mhm. Co oczywiście widać. W symboliczny sposób w moim przypadku. E, więc, ile każdy... tej siły i energii pozostaje jeszcze do latania? E, zobaczymy. E, tego akurat nikt nie wie, każdy sobie jednakże stawia cele. I jeszcze czasami pofrunę. Ja byłem bardzo zaskoczony, słuchając tej płyty. Wczoraj pierwszy utwór to zupełnie właściwie nie KAD. Bliżej już utworów solowych. No, ale to jest wstęp do płyty. To jest tak? wstęp, wstęp do płyty, lokujący gdzieś w górach, tak? Łysej w zasadzie w górach bo wytrzebionych przez gospodarkę owczą, nazwijmy to, tak? Owczą dla cierpkiego bunca e, Beski Żywiecki, ogołocony jest drzewa. a dzisiaj jeszcze korniki dopełniają. Roman Kostrzewski to... jest wielkim miłośnikiem gór. E, nie, nie jedynym, myślę. E, nie jedynym. Rzadko mam e, możliwość, ale gdy nie łażę po górach, to chociaż wirtualnie je po prostu mm. poglądam. Ten współczesny świat pozwala na to. Osiem utworów, około 40 minut muzyki. Płyta jest bardzo zwarta, bardzo wręcz twarda. Jest to duch starego kata, ale też jest dużo takiego nowoczesnego grania. Jednak oczywiście w konwencji metalowej. Ciekawi nas odbiór publiczności, ale są sygnały, które, które właśnie w podobny sposób, jak Ty ująłeś, traktują te dźwięki jako pewna synteza starych. Dawnych uniesiem metali i współczesności. Więc będzie to taka próba syntetyczna, powrotu w jakiejś części być może i do starego kata. Ja zaryzykuję. Dla mnie to jest płyta, która ma dużo wspólnego z Bastardem. Jedną z no najlepszych, jeżeli nie najlepszą płytą kata, no i jedną z najmocniejszych propozycji muzyki rockowej w Polsce. Takie było założenie, żeby nawiązać do klasyki. Nie, założenie... Wiesz, jak robisz coś z założenia, akurat zazwyczaj mm. <laughs> zupełnie z niego wychodzi. Gdy się uruchamia emocje, przecież sztuka w naszym przypadku nie jest czyniona przez szkiełko i oko. Mm -hmm. Ten wolny duch, a trzeba go złapać, tak? Ująć jakoś, a to jest często myśl tak ulotna. Że nie dające się zarejestrować. Łapiemy tylko część tego, co w wełbach nam fruwa i, i ta cząstka w postaci płyty jest ujawniana. Kto był odpowiedzialny tutaj za tą część muzyczną? Bo skład muzyczną? się zmienił trochę. E, tak, skład się zmienił po e, m, latach, e, latach współpracy z, z Piotrkiem. Radeckim, który dzisiaj gra z Maryną Rodowicz, może dobrze z uwagi na to, że, że koncert metalowy to wow, dość e, trudna praca. E, a Czyli jego zd... kawałek chleba. Jego, jego zdrowie nie pozwalało za bardzo na to, więc ten pomysł, żeby, żeby trochę e, łatwiej ten zawód uprawiać, w jego przypadku był trafiony. E, na jego Ale zgodne się zastępstwo. Się... Tak. Jacek Hiro na jego miejsce, jego miejsce zajął Jacek Hiro. No, muzyk, który grał w nie jednej kapeli. Szybko się sprawdził. Manualnie bardzo fajne. tak. Więc odkrył tutaj swoje zainteresowania muzyczne. Jak się okazuje, mówi, że do kata trochę to podobne. Więc jak się okazuje, też mu muzyka kata była bliska. I to może było to połączenie. Modości, fantazji związane z współczesnymi formami metalu. No, ze zdziebkiem Kata w zasadzie trafiło, przy przynajmniej zaowocowało mm -hmm. dość szybką pracą. Z jackiem się dość szybko pracowało nad materiałem, no i w zasadzie po roku od, od, od ujawnienia przez niego otworów. Mam płytę. Ale książę y, ciemności wtrącał się do y, muzyki? Starał się nie. E, e, tak i owszem, p, e, przy pracy no, nie zawsze to jest tak, że, że wszystkie elementy do siebie pasują. Czasami trzeba to coś, nie coś e, zmodyfikować, ale generalnie ja specjalnie nie miałem żadnych uwag. To coś nietypowe, bo z Piotrem hmm. Luczykiem no, jednak ta współpraca była zawsze napięta. E, nie. Nie, 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 nie zupełnie. Dzisiaj ten obraz wygląda w ten sposób, ale w przeszłości tak nie wyglądało to. Ja zazwyczaj mam spokojny, bo domowy sposób robienia. Nie wchodzę w związki z kapeli, bo, bo już za dużo tych głosów. A, a, a mam naturę taką, która, która w zasadzie łyka wszystko. E, więc czy ja będę na próbach, czy nie, to nie ma specjalnie znaczenia. A w, w domu nie, pracując, nie jest to, jest to pewna wygoda i też dla kapeli wyobrażę sobie, że 300 razy proszę kapelę o zagranie tego samego fragmentu. To się po prostu... no, są tacy dyktatorzy mówią. E, myślę, że wymiękli. <laughs> <laughs> więc... Może dzięki temu płyta jest tak spójna. Nauczyłem no, się wklejać w reality. Ja A... nie wiem, czy się udaje, ale próbuję. Album został wydany samodzielnie, nie, wy tak. stworzyliście własną, własną wytwórnię, w... własny label? Tak, firma jest w zasadzie zespołową, chociaż pod moim nazwiskiem, to jednak, jednak każdy z zespołów ma cząstkę do zrobienia no. tam. Jedni ale... się zajmują wspomaganie nas w różnych działaniach. Czegoś takiego jak firma. Po prostu zespół się instytucjonalizował. Jak nam to wyjdzie, nie wiem, ale, ale staramy się, żeby ta zmiana, która jest rynkowa czy współczesna, takie medium jak internet i tak dalej, wykorzystać. No, dawne firmy sprzedawały towar w ilościach setek, nawet milionach egzemplarzy. Dzisiaj nic takiego nie ma miejsca, więc skoro one tak dużo kosztują, no, no może należy zrezygnować z tych wielkich firm i zespoły powinny coraz bardziej chcieć docierać bezpośrednio do, do swoich fanów. Dobrze, ale czy to nie jest ograniczenie możliwości dystrybucji, bo y, dzisiaj kupno płyty Kata, czy też, nie wiem, odsłuchanie na przykład na Spotify, co często się robi, jest piątek. Mm -hmm. Nowa płyta, czyli powinna się znaleźć na Spotify, a jej tam nie ma. Gdzie Bez, będzie można kupić, gdzie będzie można. Usłyszeć, za, za niedługo będzie można, ale, ale e, mm, to jest tak. Skoro rozpoczynamy działalność, a sami to robimy, to może jeszcze nie ogarniamy wszystkiego, a. ale powoli może, może nam się uda. A nie jest tak, że będą problemy z kupnem płyty, czy na koncertach tylko? Mogą teraz? być, ale e, powiedzmy sobie tak. E, publiczność metalowa, skoro ona. E, takie wydarzenie jak, jak wydanie płyty, jak koncerty, no katalizuje ich, przynajmniej z, powoduje, że się zbierają w jednym miejscu. To ułatwia dotarcie do nich. Więc kto z nich będzie chciał, nie ma problemu żeby z dotarciem, bo będzie sklep internetowy, będzie można na koncertach to kupić. Natomiast będzie utrudniona sprzedaż dla przypadkowego odbiorcy, ale w współczesnym świecie to chyba nie jest wada. A, a czy nazwa Kat i Roman Kostrzewski jest jeszcze dzisiaj uprawniona? No, w zespole Kat i Roman Kostrzewski jest tylko jeden oryginalny muzyk zespołu Kat, czyli. Roman Kostrzewski, już nie ma perkusistów. Tak, ale w innych e, formach, odłamach tak, tak. Tego, tego zespołu też tak jest. Więc powiedzmy sobie, Mówimy szczerze, o Kacie że. Mówimy okacie bez e, tak. dodatkowej nazwy. Tak, tak, więc myślę sobie tak, że e, dla publiczności elementem łączącym te wszystkie ogniwa jest jednak muzyka. Kto ją ma zdolność prezentacji, tam ta publiczność może zbliżyć się do tej muzyki, więc czymże że jest kat, jak nie samą formą muzyczną. Jeżeli my na co dzień prezentujemy ją na koncertach, no to jesteśmy tą częścią, która wchodzi na scenę i ją prezentuje. Czyli jeśli inne formy, w cudzysłowie, czy nazewnictwo na kata rezerwowane przez inne zbiory muzyków nie, nie czynią to, to publiczność sama może dokonać wyboru co jest, a co nie jest, ale no tak naprawdę to jest bez znaczenia. W końcu twórczość uprawia, to by z dawna twórczość, kapela się podzieliła. No to tak jak małżeństwa, zostają dzieci. Co, Kapele te się też schodzą często. Te, te, te mogą się, być... muzycy się często schodzą. Jest taka możliwość, żeby Roman Kostrzewski kiedyś wystąpił hmm. z Piotrem Luczykiem pod wspólną nazwą po prostu kat. Na razie nie ma te, te, nie, nie widzę takich przesłanek, nie, nie ma takiego klimatu. No i poza tym jest tak, że to, co jest związane z, z moją twórczością. Łączy się z przyjaciółmi w zespole. A to oznacza, że jeżeli jest fajnie, to się więzi nie rozrywa. Mhm. Publiczność sama w zasadzie ocenia sztukę i ona jest w zasadzie tym wielkim potencjałem dla artystów. Jeśli ten zespół zasłuży na uwagę ze, e, e, te, tej części fanów, która przychodzi się na koncerty, będzie dalej przychodzić w zasadzie Trudno będzie rezygnować z tego status quo. Mhm. A jak z koncertami? Zespół Kat e, miał chyba zawsze problemy z organizacją koncertów ze względu na często na samorządy i często e, lokalne środowiska, które sprzeciwiały się. Na całe szczęście wycantowi. nie gramy na. E, e, jakby nie, nie gramy na wezwanie, nie wiem, miast. E, Miasto mają swoje y, fantastyczne imprezy. Nie zawsze nas tam zapraszają, no, w końcu to jest muzyka e, e, proponowana całym spektrum społeczeństwa w danych miejscowościach. Nasza, nasza muzyka jest wyjątkowa i nie ukrywam, niekoniecznie, niekoniecznie kierowana wśród, do, do bardzo młodej, młodej publiczności. Ale protesty przeciwko waszym koncertom były, niejednokrotnie. Są. E, my do tej pory jakby nie bardzo cierpiliśmy z tego powodu, ale i owszem... Muszę, jeżeli wspomnę... musieliście odwoływać koncerty, to nie było problemów? E, to jest tak. Mamy gdzie grać. Jeżeli jakieś jedno miasto czy dwa e, oburza się na, na występ zespołu KAD, to po trosze prezentuje hmm, ten rodzaj despotycznej władzy, która wie lepiej, co społeczeństwu jest potrzebne, a co nie. Wszelako hmm, ludzie. Jest taki klasyczny przykład o Morzu Piekar. Tam polityk e, Pisu próbował um, e, dezawuując Kata. Próbował chyba robić politykę z bardzo słabym skutkiem. Nie dlatego, że piekarzanie by tak kochali tego kata, ale dla, dlatego, że sami wyczuwają, że polity, politycy nie powinni w, wchodzić w, w taki rodzaj ekspansji człowieka, który, do której wybór jest powołany każda jednostka i ona dokonuje wyboru. To jest miara wolności. Czy my, jako społeczeństwo, możemy pójść sobie na cokolwiek zechce nam się w sferze sztuki. A Roman Kostrzewski czuje, że dzisiaj tą wolność próbuje mu się w Polsce ograniczyć? Czy czy mnie, czy mnie? No może nie, bo dlatego, że my możemy dokonać wyboru, czy gramy w danym miejscu, czy nie. Skoro nam się odmawia, mamy świadomość, że zagramy w innym miejscu. Więc nie cierpimy z tego powodu, że nie możemy zagrać w tym kraju. Owszem, są miasta pojedyncze, ale one potwierdzają to, że jednak grać możemy. E, to są tylko symptomy, że w niektórych miejscach, dla niektórych Form sztuki e, mm, odmawia się, e, odmawia się istnienia, funkcjonowania. Ale to są ze względu na przekaz. Z Skrótko względu na względu, ogranicza się wolności jednostek, tak? Głównie odbiorców, nie artystów. E, artyści dadzą sobie radę, tak? no ale, ale umówmy, umówmy się, w niektórych miejscowościach rzadko by, bywa sztuka. Więc jeżeli ona rzadko bywa, jeszcze ktoś odmawia, no to krótko mówiąc, no odmawia się tym mieszkańcom, którzy chcieliby ewentualnie dokonać tego wyboru bycia i obecnym na tej forma sztuki, odmawia się no po prostu w wolności. Ale może ze względu na kontrowersyjny przekaz, ze względu no i... na satanistyczne inklinacje, podobnie nie, jak Wehemota i Nergala. Więc niech to publiczność to dokonuje, niech społeczeństwo same, w jednostkowy, jednostkowy spokój, sposób dokonuje wyboru. Albo czy władza to nie, w ten sposób nie do udowadnia, że traktuje mm, społeczeństwo jak bydło? Czym... Musi doprowadzić do zagrody takiej, czy, czy nie innej? Czym dla Ciebie jest y, y, satanizm? Wow. Yy... No, ale na pewno nie tym, y, czym dla, dla, dla których y, często y, odmawiano nam bytności na scenie. Tak? To, co ja propagowałem w Biblii Satanistycznej, jest pozbawione y, niedopasowania do prawa polskiego. W y, Biblii Satanistycznej nie ma nic takiego. O co by należało e, czy podejrzewać, czy też rugować. Dobrze, przepraszam, ale Prze pamiętam twoją rozmowę z Teresą, Teresą, Teresą turańską, która zaczęła chyba od tego, że, że tam e, rozkopane są groby, krzyże łamane, e, co, nie wiem, czy nie Myślę, było. Myślę, że kota. to było wiadomo, że to, że to jest e, m, tylko dziełem e, takiego oto e, kształtowania opinii społecznej że młody człowiek, gdyby nie chciał akurat brać udział w stadnym e, religijnym uniesieniu, chodzić na religię e, i chciałby czegoś innego albo kontestować tą religię. No to ludzie Kościoła napisali mnóstwo książek, jak stać się diabelskim, jak stać się satanistą. I tam jest mnóstwo propozycji, między nimi takiej, żeby zabijać zwierzęta, rozkopywać groby. Natomiast sama filozofia. O co saty... chodzi? Nie, co absolutnie, że nie. To jest obraz ludzi religii, która, która tak lokowała inne religie, lub też satanizm. Sam satanizm odwołuje się do filozofii, która. Krótko mówiąc, dba o interes jednostki e, przy założeniu wszelako, że ta jednostka musi uszanować wolności drugiej mm -hmm. jednostki. A więc musi się liczyć z tym, że jeżeli m, będzie rezerwowała sobie prawo do tego, żeby pomimo woli innego człowieka wtargnąć na jego poletko, no to musi się liczyć z konsekwencją. Ale to... Satanista nie zabije zwierzęcia, mając na uwadze, że to właśnie dzieci reprezentują ziemskość, czego religia w zasadzie nie ceni. Religia uznaje, że ziemskość nie jest tym miejscem, w którym my się znajdziemy, chociażby po śmierci, tak? Kwestionowane są wartości ziemskie, jak chociażby wiedzę, o świecie, jak chociażby instynkt człowieka. Jakby pomija, nie tyle pomija, ile określa to mianem, e, przyporządkowuje mianem e, złego. No, ziemskość to zło, tak? Gdzie ma być szatan, jak nie na ziemi? Jak to ujęli ludzie religii. Mm -hmm. e, dla wielu to jest wciąż kontrowersyjny temat. E... Tutaj staramy się rozmawiać z osobami, które reprezentują różne punkty widzenia, no ale rozumiem też, że, że Twoja osoba i Twój punkt widzenia może być dla wielu bardzo e, kontrowersyjny, a promowanie... No, ale ale zyskałka, ja nie pro, pro, propaguję e, czegokolwiek pod przymusem, tak? To, co y, było zawarte w Biblii a pozwoliłem sobie na udzielenie sobie głosu i, i zagrania jako... Z akompaniamentem dźwięku, to... Józefa Skrzeka między innymi, między innymi e, który nie ukrywa zap... e, swojego. Czyniono mu zarzut, tak, tak, tak. tak? Ale z Józkiem widzisz to akurat to jest, niech mi wolno akurat w tym momencie się wspomnieć o tym wspaniałym muzyku który sam mnie zaprasza na różnego rodzaju swoje inwenty o charakterze czasami propagowania idei chrześcijańskich, gdzie ja odgrywałem rolę szatana. Czasami na pamiętam, zaprosił mnie do, do pewnego rodzaju historycznego, takiego wspomnkowego, artystycznego wydarzenia, w którym to wspominano o, o trudnych latach wojennych, gdzie też jego wujka, czy stryja, zamordowano i, i ja odgrywałem rolę esesmana. W, w mhm. tak? Sztuka jest po to, żeby prezentować różnego rodzaju myśli. Ktoś musi odgrywać niewygodną rolę. W tym wypadku, wracamy do Biblii satelistycznej, pod pseudonimem zechciał zagrać. Miał świadomość, że mm, będzie pod progiem krytyki, natomiast miał świadomość tego, że muzyk, muzyka jest taką platformą, w której się ludzie mogą spotykać niezależnie od, od poglądów i wspólnie coś robić. Więc sztuka w takim wymiarze połączenia Juska skrzyka o zupełnie innych poglądach, ide, ideach go. Ale ze światem łączącym mnie, mojej osoby, jednak pozwala na wspólne działania i wytwarzanie jakiejś ciekawej jakości propozycji dla innych ludzi. Mnie osobiście z zyskiem zawsze miło przebywać i mam nadzieję, że, że jeszcze może jakaś pyta powstanie, bo takie plany, przynajmniej ja mam wspomniałem mu o, o tym, i być może w następnym roku zachęcę go do pewnej. Przed rozmową rozmawiałeś z Władysławem Kośnieniakiem, Kamyszem z PSO. Ciekawi mnie, czy Roman Kostrzewski ma swojego reprezentanta dzisiaj w parlamencie, w polityce polskiej? Myślę sobie tak, że ar, ar, moja postać, skoro jest mimo wszystko postrzegana przez innych ludzi jako osoba zajmująca się artyzmem. To mam oczywiście pewnego rodzaju faworytów, natomiast obawiam się, że nie powinienem je, tych faworytów ujawniać, żeby, żeby zachować neutralność moich fanów w kontekście własnego posiadania własnego stosunku do polityki, do, do polityków więc e, pozwoli, że ich nie ujawnię z szacunku dla własnej publiczności i wyborów. A jak Tobie się dzisiaj żyje w Polsce? E, bym powiedział tak, to są wiadomo czasy trudne dla wielu ludzi, tak samo dla artystów, natomiast ja niezwykłem przez lata. No, Byłem młodym człowiekiem, który uznał, że żeby wspiąć się na, na pewnego rodzaju na scenę, trzeba, trzeba coś z siebie dać. I to mi do dzisiaj towarzyszy, więc moja codzienność to nie jest skamlenie. Owszem, mam co do polityków szereg uwag. Choćby, te negatywne moje spojrzenie na polityków jest chociażby takie, że za dużo jest walki o ten rząd, dusz za dużo, za dużo prób polaryzacji i skłócania społeczeństwa, tylko po to, żeby mieć jakieś głosy i osiągnąć jakiś sukces polityczny, należy zochidzić część społeczeństwa, Poróżnić. poróżnić bo im większa, większa ta linia podziału, to tym większe powody, żeby być politykiem, tak? mm. To jest przydawanie sobie miary poprzez to, że najpierw skłócę społeczeństwo po to, żeby mieć rację bytu politycznego. Więc to akurat jest dla mnie nie, nie do przyjęcia. A na wybory chodzisz, głosujesz? Chodzę. Interesujesz się tym, co Cię otacza? Chodzę odracza, codziennie, codziennie... codziennie kilka minut, a może nawet więcej. Przeznaczam na pewne obserwacje świata, na ogląd świata, którego dalej jest niż, niż, niż mój własny nos, więc interesuję się tym, co jest w kraju, interesuję się też tym, co się dzieje poza granicami. Oczywiście ja jako artysta staram się unikać prostego komentarza do rzeczywistości po to, po to jest właśnie telewizja, chociażby Republika czy Rzeczpospolita, czy pod auspicjami Rzeczpospolitej. Natomiast artysta ma raczej taki stosunek werbalny do rzeczy, jeżeli ma w twórczości co przekazać, no to swój stosunek jakby przekazuje stosując pewnego rodzaju figury, czasem retoryczne, rodzaj przedstawień, przejaskrawień, po to, żeby, żeby zainteresować publicznością lub zachęcić do, do jakiejś wędrówki, oceny rzeczywistości w sposób odmienny niż, niż wypada nam na co dzień. No bo na co dzień to cóż, cóż, musimy swoje zrobić, więc wiele funkcji nie mamy takiego oglądu. A cóż, taki artysta ma dużo czasu na to, żeby patrzeć, obserwować. I na koniec powiedz mi, czy Kat miał szansę zrobić karierę za granicą? No. Mogliście kiedyś pojechać w trasę z Metaliką, w książce Głos z ciemności mówisz o tym? E, zespół K, czyli ja mówię o, o tej historycznej e, muzyce, czyli muzyce zespołu lat 80. E, i tak, pytanie, odpowiedź na to pytanie w sposób prosty to oczywiście tak. Należy wszelako pamiętać, że, że nikt z nas w owych czasach nie miał uregulowanego stosunku do służby wojskowej. To trochę utrudniało jest. No i szereg jakichś innych rzeczy. W każdym razie Zachód, e, oceniając muzykę mm, e, metalową, e, wspomina o Kacie. Nam mm. jest oczywiście miło. E, gdy gramy dla Polonii w... E, na wyspach brytyjskich, a szykują się jeszcze koncerty, i też w innych rejonach Europy, to mamy przyjemność grać nie tylko dla Polonii, bo i przychodzą też fani mieszkań, mieszkańcy danych miejscowości. No i zazwyczaj kupują wszystkie płyty, które mamy na Straganie, na swoim sklepiku, i to też jakby nas. No, nobilituję, nie ukrywam. Nie Bo ma takiego katelę... żalu, że jednak kat nie wypłynął na szersze wody światowe? Nie, absolutnie. My mamy na co dzień tyle roboty. Gramy, gramy jesienią i wiosną. I ten sezon e, jest związany z ponad 40 ilością, no nie przekraczamy ilość, 40 koncertów na rok. Czasami około 50, czasami bliżej 40. Więc to jest cały sezon jesienny i wiosenny zapełniony. Pozostaje mały fragment zimy, i wówczas go pożytkujemy na chwilę relaksu, odsapnięcie. No i lato, ukochane przeze mnie. Jest to miejsce, w którym mogę gdzieś wyjechać i poświęcić się pracy u podstaw. Zapraszamy do słuchania nowej płyty. Kata i Romana Kostrzewskiego i zapraszamy na koncerty. Dzisiaj pierwszy dzisiaj koncert warszała. trasy. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był pan Roman Kostrzewski. Ja, dzięki.